Hej kochani, witajcie w nowym vlogu, w nowym filmie. Mamy dzisiaj sobotę i dzisiejszego vloga zaczniemy od porannej pielęgnacji, ponieważ mam trzy rewelacyjne nowe produkty, które właśnie głównie używam w takiej pielęgnacji porannej. Jak wiecie, ja większość kosmetyków zamawiam ze strony cosibella.pl. Mają bardzo szeroką gamę różnych kosmetyków i pielęgnacyjnych, i kolorówki, także odsyłam was też do tej strony, żebyście sobie mogły zobaczyć. Fajne jest to, że na stronie cosibella macie też takie typowe, znane marki, które też właściwie możecie kupić w konkurencyjnej cenie, ale również mają bardzo dużo takich niszowych marek, a przede wszystkim linię swoich kosmetyków stworzoną wraz ze swoimi kosmetologami i to jest marka Skintra. I ja słuchajcie, ostatnio nabyłam trzy nowe produkty, takie o, tutaj, i może po kolei. Pierwszy produkt to jest taki probiotyczny, pielęgnacyjny tonik. Natomiast on jest bardzo fajny, ponieważ ma taką kremową konsystencję i dzięki temu, że ma tą kremową konsystencję, możecie używać go do każdego rodzaju skóry na różne sposoby. Jeżeli chodzi o skórę suchą, czyli to jak moja, która jest bardzo, bardzo sucha, ten produkt używam jako taki tonik, można też użyć go jako tonikoserum. Ma bardzo przyjemną konsystencję, bardzo ładnie łagodzi, nawilża, radzi sobie z takimi podrażnieniami, więc fajnie się nam sprawdzi po różnych zabiegach kosmetycznych, kosmetologicznych, czy też właśnie na taką skórę bardzo przesuszoną po jakichś ekstremalnych temperaturach, tak samo w lato, jak i w zimę, aczkolwiek ja już mam dosyć tej zimy, dosyć tych grzejników, mam tak suchą, słuchajcie, skórę jak chyba nigdy i nie mogę sobie za bardzo z nią poradzić, dlatego też postawiłam teraz na takie mocno kosmetyki nawilżające, takie wiecie, które ukoją tą suchą skórę. Natomiast jeżeli chodzi o skórę mieszaną i skórę tłustą, to ten produkt możecie używać właśnie jako krem nawilżający, możecie sobie używać go też miejscowo tam, gdzie macie bardziej przesuszoną skórę, omijając strefę T, tak jak to przeważnie jest przy cerze mieszanej, ta jakby strefa T przeważnie wytwarza trochę więcej sebum, więc jako krem nawilżający możecie sobie też używać na ramiona. Tego jest bardzo dużo, tego jest aż 200 ml, bardzo wydajny produkt, ma taką fajną pompeczkę, jest naprawdę bardzo fajny i tak jak mówię, łagodzi podrażnienia, nawilża, ukaja skórę, więc również do skóry wrażliwej czy atopowej, taka jak moja. Kolejny produkt to taki maluszek i to jest takie bardzo fajne, płynne, rewitalizujące serum. Od razu Wam dodam też z góry, że właściwie chyba większość kosmetyków Skintra i teraz też te trzy produkty, które nabyłam, są to produkty, które też bardzo dobrze radzą sobie z różnymi przebarwieniami. Ten rewitalizujący maluszek to serum. Jest to serum, które te też już tak troszeczkę bardziej działa anti-aging, też nawilża skórę, pomaga przy takim złuszczeniu, czy takiej odbudowie i rewitalizacji naszej cery. I tak jak mówię, no ja mając bardzo suchą skórę, akurat mogę sobie pozwolić i nałożyć dużo więcej tych kosmetyków przy jakby takiej, wiecie, pielęgnacji, nawet pod makijaż, niż pewnie osoby, które mają skórę tłustą. Także bardzo taki płynny, nie wiem, czy to będzie widać, produkt. Nakładam właśnie na ten tonik i tutaj już tak bardziej wklepuję. Te kosmetyki nie mają zapachu, co akurat mi osobiście pasuje przy pielęgnacji skóry twarzy. Ja bardziej lubię takie zapachowe kosmetyki do pielęgnacji ciała, czyli wiecie, jakieś pięknie pachnące żele pod prysznic i balsamy. Ja te wszystkie produkty też nakładam na szyję, na dekolt. Jak wiecie, skóra twarzy, szyi i dekoltu właściwie może mieć taką samą pielęgnację i to są chyba takie strefy, jak również dłonie, które potrzebują dużo tego nawilżenia i zadbania, bo są to miejsca na naszym ciele, po których najbardziej gdzieś widać upływający czas naszej młodości, że tak powiem. I kolejny, ostatni produkt jest to bardzo fajny, bardzo lekki krem, silnie nawadniający, nawilżający, zresztą to jest napisane Let Your Skin Drink Up. Coś, co po prostu ma naprawdę bardzo fajny skład. Wiecie, ja nie jestem dobra w zapamiętywaniu składu, więc już Wam przeczytam. W ogóle te produkty nie są drogie. One oscylują, tak wiecie, około tam, nie wiem, 70 do 100 paru złotych. Naprawdę są warte, mają naprawdę bardzo fajne pojemności, bo 200 ml ma ten tonik,
50 jest ten kremik i chyba 15 albo 20. 30, słuchajcie, 30 ml jest tego serum. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten krem, to w składzie ma na przykład skwalen. Jest to emolient, odpowiednik ludzkiego skwalenu, który wchodzi w skład sebum i cementu międzykomórkowego, co zapewnia ochronę skóry, między innymi nadmiernym odparowywaniem wody z naskórka. Czyli fajnie, bo on też jakby zatrzymuje nam to nawilżenie w skórze. Ma olej z pestek arbuza, olej konopny w składzie, niacinamid 5%, inulinę 2%, czyli probiotyk, beta-glukan, alantoinę. Także naprawdę bardzo fajny produkt. I tutaj co? Działanie produktu: pielęgnacja mikrobiomu, nawilżenie, zmiękczenie, łagodzenie podrażnień, przyspieszenie regeneracji, regulowanie pracy gruczołów łojowych. Dlatego, tak jak mówię, jest to produkt dedykowany do każdej skóry. Ma taką fajną pompeczkę, czyli znowu coś, co lubię. Ja po prostu nienawidzę kosmetyków, gdzie trzeba, wiecie, maczać tego palucha, bo nie zawsze jesteśmy w stanie tak w 100% higienicznie do tego podejść. Bardzo fajna konsystencja. Z jednej strony taka lekka, ale czujemy, że nakładamy na twarz jakiś produkt nawilżający, czyli coś na przykład, co ja bardzo lubię. Coś, co zostawia delikatny film, ale absolutnie nie zapycha. To też jest duży plus tych kosmetyków. Mimo że nakładam, widzicie, taki kremowy tonik, serum i krem silnie gdzieś tam nawilżający, który też ma taką jakby, to nie jest tłusta konsystencja, ale jednak jest to konsystencja, jest to krem, który zostawia taki bardzo delikatny film. To wszystko fajnie, szybko się wchłania, bardzo fajnie trzyma mi się na tym makijaż, no ale jednak coś się tutaj, wiecie, nakłada. To nie jest coś, co ma taką konsystencję żelową i nic po prostu mi się nie dzieje. A jak wiecie, mówiłam Wam ostatnio, że no niestety, wydaje mi się, że jednak ten krem z wiszni, czyli to mnie mocno pozapychało, mocno mnie wysypało i mimo demakijażu olejkiem nie do końca mi się to sprawdziło, więc no niestety jestem jakoś zadowolona z tego kremu z wiszni, mimo że ma bardzo fajną konsystencję i bardzo fajnie nawilża, ale zapycha. A tutaj nie ma miejsca na żadne zapychanie. Używam tych kosmetyków już od ponad tygodnia. Ja stwierdziłam, że to już jest taki dobry moment na takie pierwsze wrażenie, jeżeli podzielić się z Wami nowymi kosmetykami pielęgnacyjnymi. I może chciałybyście sobie też więcej poczytać na temat marki Skintra. Myślę, że warto. Kochani, dawno nie było makijażu. Albo tak mi się wydaje we vlogu, więc stwierdziłam, że przyjdę sobie z Wami dzisiaj zrobić szybki makijaż, coś innego w sumie, bo cały czas używam tych paletek, wiecie, tą ze Smashboxa albo właśnie tą z Benefitu, jeszcze męczę. A pamiętacie, kupiłam taki bronzer w kremie z Fenty Beauty, mam też taki róż w kremie z Fenty Beauty, dawno nie używałam i stwierdziłam, że zrobię sobie znowu dzisiaj taki makijaż Fenty Beauty, użyję sobie też ten podkład, to są te takie, nie pamiętam jak on się nazywał, Easy Drop. Ja mam 8 w ogóle, kolor numer 8. On jest idealny do takiej skóry zimowej, bym powiedziała, bo ten kolor dla mnie jest taki na granicy. Bardzo lubię ogólnie ten podkład, ponieważ daje ładne krycie, naturalne. Nie wygląda to, wiecie, tak... Nie mamy takiej maski, czego, jak wiecie, ja bardzo nie lubię, po prostu kolor jest bardziej wyrównany, bym powiedziała nawet, że efekt tego podkładu to jest taki efekt kremu BB czy CC. Słuchajcie, ściszę sobie telefon, bo dzisiaj od samego rana ktoś mnie tutaj mocno atakuje. No i tak, słuchajcie, Michał zabrał się za skręcanie szafki w dużym pokoju, a ja właśnie stwierdziłam, że się ogarnę trochę, bo ostatnio miałam taki dosyć trudny w ogóle tydzień, za nami naprawdę straszny tydzień, zaraz Wam wszystko opowiem, co się wydarzyło. To miał być cudowny tydzień, a wszystko się wręcz posypało. Na szczęście finał jest ok. No i właśnie stwierdziłam, że nałożę sobie jakiś makijaż, nawet tak dla lepszego samopoczucia, tym bardziej, że potem po południu chyba pojedziemy na zakupy. Musimy zrobić jakieś zakupy spożywcze, ale chciałabym też pojechać oddać to zamówienie z Sinsay, rzeczy, których nie będę zostawiać. No i cały czas gdzieś tam namawiam Michała na zmianę tych oprawek, więc może też, może pojedziemy po prostu do Katowic, do Silesii, tam jest jednak najwięcej tych sklepów.
i poszukamy, może znajdziemy jakieś fajne okulary. Może ja sobie też coś poprzymierzam, słuchajcie, bo jak wiecie, byłam u okulisty i właśnie nie pamiętam, czy wam skończyłam moją historię na temat mojej wady wzroku, czy nie, ale okazało się finalnie, że wada nie jest duża, jest to minus 0,25, bez żadnych cylindrów, natomiast przy mojej wadze dobrze jednak jest delikatnie rozleniwić oko i mam przykurcz akomodacyjny oka, jakbyście nie wiedziały z wcześniejszych, gdzieś tam starszych w sumie vlogów, kiedyś wam o tym mówiłam, jak to wszystko wyglądało, że przez tyle lat nosiłam zadobrane okulary i tak dalej. Powiem wam, że w ogóle, że tak jeszcze przerwę, to nałożyłam sobie chyba zbyt dużo tego wszystkiego na twarz, bo widzę, że roluje mi się dzisiaj pod makijażem ten krem i to wszystko. Ale zaraz tu przyklepiemy. No i teraz tak, no i poprzymierzam sobie też jakieś oprawki, ale ja to dopiero gdzieś tam w jakiejś przyszłości. Kaweczka, słuchajcie, zrobiłam sobie chyba dzisiaj czwartą kawę. Ale dobra, do rzeczy. Jak wiecie, w tym tygodniu też nic nie miałam nagrywać i też nic nie nagrywałam, bo przyleciał do nas Jacek, nasz przyjaciel z Niemiec. Trochę pozałatwiać swoje sprawy, trochę wiadomo, że też towarzysko, no i u nas się zatrzymał, u nas nocował, wiecie, my traktujemy ich jak braci, jak rodzinę, dla nas są to bardzo ważni ludzie, jedni z najważniejszych w naszym życiu, dla nas, dla nich zawsze nasze drzwi są po prostu otwarte. No i słuchajcie, wszystko fajnie, pięknie, a jak wiecie, Michał bardzo dużo jest w takich rozjazdach, bo no taką ma pracę, że właściwie jeździ po całej Polsce. I słuchajcie, w środę zaczęło się w ogóle od tego, że Jacek miał wracać w piątek do Niemiec. Okazało się, że w ogóle jest jakiś międzynarodowy problem z Lufthansą. Potem, że w piątek będzie strajk. Niestety nie miał możliwości, żeby zostać tutaj na dłużej i poczekać na jakiś inny lot. Musiał kombinować. Wiecie, stres i w ogóle też miał takie swoje tematy. To był w ogóle taki stresujący czas dla naszej trójki, by można było powiedzieć. Walentynki miałam wam nagrywać. Miałam wam nagrać same walentynki. Słuchajcie, to też tak nam się wszystko rozjechało, że walentynki spędziliśmy we trójkę w Maxie, czyli to jest coś takiego jak McDonald's na hamburgerze, na frytkach, a wieczorem z drineczkiem przed telewizorem. I takie były nasze walentynki, ale jak wiecie, ja nie przywiązuję uwagi za bardzo do takich rzeczy. Wiadomo, fajnie pewnie byłoby pójść na jakąś kolację, ale stwierdziliśmy, że przecież nic się nie stało. Ale dostałam, słuchajcie, prezent. Dostałam od Michała kolejną bransoletkę z Pandorki, bo ta już jest taka pełna. I na tej bransoletce, mam nadzieję, że to nam się tu sfokusuje. Zobaczcie, mam takiego Charmsa, taką łapkę. To jest łapka, którą już od dłuższego czasu chciałam. No a nadarzyła się jakby okazja, czyli pojawił się kolejny tuptuś w naszej rodzinie, więc tak walentynkowo, ale też trochę dla mnie takie pojawienie się, wiecie, właśnie figuni, więc jest łapka. No ale nieważne. I słuchajcie, i w środę sobie siedzę w pracy, właśnie najpierw zaczęły spływać do mnie wiadomości od Jacka i w ogóle jeszcze takich kilka tematów wypłynęło niefajnych rodzinnych. I słuchajcie, dzwoni do mnie Michał, miałam wypadek. I wiecie, pierwsza moja myśl, no nieraz miał jakiś wypadek na zasadzie takiej stłuczki, wiecie, że ktoś nie wyhamował, gdzieś go lekko stuknął i tak dalej. Mówi, nie, miałem wypadek. Słuchajcie, ja zamarłam, zaraz wiecie, emocje, pojawiły się łzy, mimo że wiedziałam, że żyje, bo ze mną rozmawia i tak dalej. Więc pierwsze moje pytanie było, czy nic ci nie jest, czy tym ludziom nic nie jest, którzy, z którymi się zderzyłeś. Okazało się, że to była wina, nie, znaczy na szczęście nie po stronie Michała, niestety facet wymusił pierwszeństwo. Byli starsi ludzie, na szczęście nikomu się nic nie stało. Natomiast samochód, słuchajcie, jak ja zobaczyłam zdjęcia samochodu tak naprawdę tego gościa, który wymusił pierwszeństwo, to powiem wam, no masakra, wiecie, byli strażacy, musieli tam zabezpieczyć wszystko. Wiecie, Michał miał pierwszy raz taki poważny wypadek. Na szczęście naprawdę nic mu się nie stało, po prostu kompletnie nic. Na szczęście też z pracy służbowy samochód, to jest samochód taki, wiecie, wyższej półki. Jakby firma też dba o to, żeby pracownicy mieli porządne samochody, skoro jeżdżą po całej Polsce i wiadomo, są narażeni na różne wypadki, więc no na szczęście było to uderzenie w taki sposób, że Michał właściwie tak trochę odbił i dostał w bok, a oni dostali w przód. Jak właśnie wam mówię, jak zobaczyłam zdjęcia tego samochodu, to po prostu to auto się rozpadło, ten przód cały się rozpadł. Michał mówi, że z tego auta się dymiło i no po prostu masakra. Więc powiem wam, byłam tak rozbita, że już potem nawet nic nie nagrywałam. W piątek musiałam dojść do siebie pod takim kątem, że musiałam naładować emocjonalne baterie, cieszyć się z tego, bo Michał dopiero właśnie w piątek wrócił, więc wiecie, właściwie wisiałam na swoim mężu.
Ale powiem wam, że w takich sytuacjach, wiecie, człowiek stara się nie myśleć, że coś się może stać, ale jak już coś takiego się dzieje i mimo tego, że wiecie, dobrze, że wszystko dobrze się skończyło dla każdej ze stron, no to wiecie, mamy właśnie taką rozkminę, jakie kruche jest życie, że to jest właśnie, bo Michał mówi, to był ułamek sekundy. I ja mówię, właśnie, taki ułamek sekundy może zmienić wszystko. Możesz zniknąć z tego świata, możesz ulec takiemu wypadkowi, że po prostu, nie wiem, jesteś niepełnosprawny. Zresztą jakiekolwiek wydarzenia właśnie tego typu, to właśnie są te ułamki sekund, ułamek nieuwagi, za co sobie potem, wiecie, ludzie, że tak powiem, plują, wiecie, w brodę, że nie wiem, byli nieuważni i że spowodowali wypadek. No tu w ogóle gościu nawet się, wiecie, nie kłócił, po prostu wyszedł z tego samochodu i od razu powiedział, że no jego wina, na szczęście, tak jak mówię, no nikomu się nic nie stało, ucierpiały tylko samochody, czyli wiecie, nic takiego ważnego. No i słuchajcie, miałam taki tydzień po prostu tragiczny, nigdy się chyba tak źle nie czułam fizycznie z uwagi na takie psychiczne zmęczenie, także powiem wam, że no naprawdę. Natomiast finalnie męża mam całego, zdrowego, nic kompletnie, nic mu się nie stało. Jacek doleciał, co prawda, na około chyba przez Amsterdam, czy w ogóle jakoś tam, no w ogóle ciężka przeprawa, ale się udało. No, ale powiem wam, że nie było ciekawe. Zresztą pewnie wiele z was albo same gdzieś tam uczestniczyłyście w jakimś wypadku samochodowym, albo wasi najbliżsi i wiecie, jaki to jest strach, jakie to jest przerażenie i jak człowiek potem po prostu zdaje sobie z tego sprawę, że tak, wiecie, pstryk i kogoś może nie być. Straszne to jest, naprawdę. Ja też bardzo lubię jeździć samochodem i jakby nigdy nie mam takiego, wiecie, stresu z tym związane, że gdzieś tam jadę autem, po prostu lubię. No ale nawet sam Michał mówi, że jak w piątek wsiadł w samochód, to nawet nie tyle, co miał jakiś taki strach przed jazdem samochodem, ale taką po prostu niechęć przez te wydarzenia, żeby wsiąść, to się mówi, za kółko i wracać. Czy chciał wracać, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, tak to wygląda. Ja bardzo lubię ten efekt, bo to jest taki efekt trochę takiego glow i takiej mokrej skóry. I wiecie co? Jakiś czas temu kupiłam sobie w ogóle wiecie, takie mydełko do... Gdzie ja mam ten? Takie mydełko do brwi, ale zgubiłam gdzieś tą szczoteczkę, nie wiem gdzie... O, tu jest. Z Anastazji Beverly Hills i zobaczcie, co mi się stało. Widzicie? Całe białe jest. Natomiast przed chwilą sobie to sprawdzałam. Nie powinno być widać na brwiach tego, że to jest białe. No nie widać na szczęście, więc delikatnie sobie dzisiaj zrobię takie, wiecie, świeżo po laminacji brwi. Ułożę sobie je trochę. No, więc słuchajcie, tak to wygląda. Więc dzisiaj się odstresowujemy, kończąc właśnie naszą łazienkę. To wam potem pokażę. I pojedziemy sobie na jakiś shopping. Połazimy, zobaczymy. Wiecie, zawsze jak się tak na luzie jedzie na jakieś zakupy za niczym konkretnym, tylko tak sobie pochodzić, to zawsze coś fajnego się trafi. No spoko, nawet nie widać, że ona tak zbielała to mydełko. Ładnie się to trzyma. Mam nadzieję, że w ciągu dnia nie zrobią mi się jakieś takie białe właśnie rzeczy. O, albo za szybko pochwaliłam? Nie, jest okej. Dobra, i na rzęs, gdzie taki też basicowy mój make-up, ten tusz do rzęs Eveline. Swoją drogą właśnie Eveline i ten drugi tusz, który ostatnio mam, bo dwa mam z kalendarzy, też zamawiałam na Cosibella, także naprawdę mają, możecie zrobić po prostu zakupy i kupić sobie wszystko, co potrzebujecie w jednym miejscu. Szybka przesyłka i zawsze w paczce coś dobrego, dobre krówki mają, słuchajcie, które zawsze wrzucają do paczki, więc polecam. Dobra, kochani, idę zobaczyć, jak mojemu mężowi idzie składanie szafki. I myślę, że zaraz wam pokażę efekty. Powiem wam, że nie mam tak podzielnej uwagi, że jak coś mówię, to nie mam się skupić już na niczym innym. Zobaczcie, lekkie przyciągnięcie i bardzo ładnie wyglądają te rzęsy. I fajnie w ogóle wygląda ta laminacja rzęs, którą miałam u Oli, ponieważ to był bardzo delikatny efekt i one się przez to tak, nie wiecie, nie przekręcają, jak odrastają. Dobra, dzisiaj chyba będzie jakiś bardzo rozgadany vlog, coś czuję, bo tak jak mówię, tyle się wydarzyło, a nic nie nagrywałam, więc to może być bardzo rozgadany vlog, więc od razu was przepraszam, ale czasem taki rozgadany też musi być. No w końcu rozgadana TV. Jak tam? Do przodu. Szafeczka złożona. Ale właśnie Michał wykminił, że nie ma takich kołków, więc chyba pojedziemy do Obi albo gdzieś.
Zobaczcie, tutaj sobie Niuniek leży w ogóle niezainteresowana na podusi. A Eduncio gdzie jest? Eduncio pod fotą. A, pod pufkiem sobie pewnie gdzieś tutaj siedzi. Eduś, jesteś gdzieś tam? Chyba jest. No, także taka szafeczka będzie do łazienki. Ja czekam właściwie, aż ta szafka będzie gotowa. I dopiero wtedy będę sobie wszystko układać, sprzątać. No i jak widać po naszym dużym pokoju, muszę też ogarnąć ten bajzel tutaj. Ale co, spoko się składało? Tak. Okej. Okay. Bez śrubów. Aha, czyli nie trzeba żadnych śrubek tutaj? No, 4 do przykręcenia haków, tylko wspomników pod. A to co, skręcisz to do końca, front i w ogóle jedziemy do obi? Przymierzyć, przykręcić wkręty, powiesić, jak będzie równo, to ściągnę i przykręcę front. Okej. Okay. Bo będzie za ciężkie z frontem. Okay. To co, ja mam się ubierać i możemy się zbierać? I od razu pojedziemy na jakieś zakupy jedzeniowe? Mhm. A mieliśmy jeszcze dzisiaj jechać do Silesii. Po co? No właśnie na ten, na zakupy w sumie jedzeniowe możemy pojechać. Muszę oddać rzeczy z Silesia i za tymi okularami twoimi. Aż dzisiaj jest taka totalna pogoda pod psem, jak to się mówi, to byłby dobry dzień na takie zakupy. Zobaczcie, jaka tam jest w ogóle pogoda. Pada deszcz, wieje wiatr, ale dzisiaj w nocy w ogóle mega wiało, jakieś alerty nam przyszły. Na szczęście na Śląsku ten wiatr był chyba jakiś pierwszy stopień, tak? Zagrożenie? No, najmniejszy. Najmniejszy, tak. A gdzieś tam w ogóle nad morzem to w ogóle jakieś mega wichury, więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy mnie tutaj oglądacie, a wiem, że jesteście właściwie z całej Polski, więc dajcie znać, czy u Was wszystko w porządku. Ja mam nadzieję, że już w sumie ja już chcę wiosnę, nie? Michał, pytam się Ciebie. Nie, zabieram się, słuchajcie, za obiad. Byliśmy na szybko po kołki do szafki, bo okazało się, że nie mamy. I Michał zaraz będzie montował tą szafkę, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie finał tego wszystkiego. Ale jak zwykle, nie wiem, czy znacie ten problem, ale przeważnie tak jest właśnie, że mój mąż zakłada, że skręcanie szafki potrwa chwilę. Nigdy tak nie było. A potem się okazuje, że schodzi na to cały dzień, więc nie wiem, czy uda nam się dzisiaj pojechać do Silesii, czy dopiero w poniedziałek. No, bo dzisiaj jeszcze sobie chcemy skoczyć na saunę wieczorem, bo jak ostatnio byliśmy w niedzielę, słuchajcie, było tyle ludzi, że jak weszliśmy do sauny, to nie było w ogóle gdzie usiąść. I nawet robię ziemniaczki i robię te wege sznycle. To są te z Lidla. Bardzo je lubimy. No i do tego będą ogórki kiszone. Ale chciałam Wam coś pokazać, bo ostatnio w Lidlu kupiłam takie dwie nowości. Nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, bo to jest kiepskie światło. Ale to jest kiszony kalafior z kurkumą, a to są kiszone buraki w plastrach. Więc coś takiego. W sumie to od razu to skosztujemy. Czy to jest dobre, czy nie? Bo do tej pory jedyne rzeczy z kiszonek, które jadłam, to była kiszona kapusta i kiszone ogórki. Dobra, zaczynamy sobie od tego kalafiora kiszonego. Jestem bardzo ciekawa tego smaku. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobre. Pyszne. Burak to podejrzewam, że będzie smakował podobnie jak zakwas buraczany, od którego dzisiaj w ogóle zaczęliśmy dzień. I chciałam, wiecie, Wam tak nagrać ładnie poranek z kieliszkiem, ale okazało się, że w tym słoiku ten zakwas jest zalany pod sam korek. Rozlałam sobie tutaj wszystko, co nie było, wiecie, takie ani Insta-friendly, ani YouTube-friendly. Dobra, mamy takie plasterki. Bardzo dobra. Powiem Wam, że nawet taki burak w plasterkach to może być fajna opcja, wiecie, na kanapkę z wędliną. No to takie plasterki w buraczka. I też będzie bardzo dobre. Ale dzisiaj chyba zrobię nawet taki miks, że dam trochę kiszonych ogórków, buraczków, albo, bo Michał w ogóle za burakami nie przepada, albo właśnie jemu pomieszam kiszonego ogórka z tym kiszonym kalafiorem. Bardzo dobra, dajcie w ogóle znać, czy lubicie kiszonki. Była też kiszona kalarepa albo rzodkiew, coś takiego już teraz nie pamiętam, ale jakoś tak nie wyglądało to za ciekawie i stwierdziłam, że na razie nie będę ryzykować, wezmę tylko te dwie kiszonki, czyli ten kalafior i
i ten burak. Także naprawdę bardzo dobre. Jak mówię, nawet na kanapkę to można dać, czy jakąś sałatkę. Do sałatki to też by było dobre. Ale to... źle sobie zakręciłam to i ogórek zrobię dzisiaj do obiadu. Zresztą w ogóle ja lubię, bardzo lubię kiszone ogórki, czy jakieś takie konserwowe do obiadu na szybko, zwłaszcza wiecie, w tygodniu jak wracam z pracy, to tylko szybko ziemniaki, albo mam jakieś mięsko, albo właśnie taki wege kotlecik i do tego ogórki i wiecie, w 15 minut macie obiad. No, więc zabieram się za obiad. No i tak jak mówiłam, mam nadzieję, że w międzyczasie będzie szafka gotowa i dzisiaj zamiast zakupów w Silesii pokażę Wam, jak wygląda nasza łazienka po takiej malutkiej metamorfozie. Tak wygląda nasz dzisiejszy obiad. Wszystko gorące jeszcze paruje, więc ziemniaczki, ten kotlet wege i jednak wymieszałam tylko ogórki z tym kalafiorem kiszonym. Jednak stwierdziłam, że nie, bez buraczków, więc ten kalafior, które Wam przed chwilą pokazywałam, a ogóreczki też kupujemy w Lidlu i to są takie ogórki konserwowe, ćwiartki, ale one są w jakiejś zalewie, są bardzo, bardzo dobre, więc idziemy jeść. Jeśli ktoś właśnie będzie jadł obiad, to życzymy jak zawsze smacznego. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam się, gotowa właściwie łazienka, ale to Wam pokażę później, bo ani dzisiaj nie będzie sauny, ani nie będzie dzisiaj galerii. Już nam się nie chce, jest chyba już 19 godzina, ale w związku z tym, że ogarniam sobie łazienkę, te wszystkie półeczki, to wszystko sobie, wiecie, układam, to brakuje mi koszyczków, takich, żeby sobie w tych szufladach zorganizować ładnie wszystkie kosmetyki i takie maty, wiecie, na dno szafy czy na półeczki, ponieważ tam mam poukładane różne kremy, balsamy, olejki, płyny do prania. Nie chciałabym, że wiecie, jak się z tego coś poleje, to zaraz cała ta szafka będzie zniszczona, tak jak te wcześniejsze nasze stare szafki po tylu latach, właśnie głównie przez to, że coś tam z niej ciekło, z tych kosmetyków, no to nieładnie to wyglądało i szybko się ta szafka zniszczyła. Także jedziemy do Pepco i jedziemy jeszcze też do Obi, bo chciałabym chociaż zobaczyć lampki nad szafkę z lustrem. Na tą chwilę ta szafka zostanie, więc będziemy sobie na spokojnie czegoś szukać, ale ta lampka już się tam tak gryzie i jest tak stara i nieładna, że chociaż samą lampkę chciałabym wymienić, żeby tak wiecie dopiąć całą tą łazienkę i może jakiś jeszcze dywanik, że jak się wychodzi z wanny, to będzie fajnie wiecie położyć stópki na jakimś ręczniczku, dywaniku, a nie na takich zimnych, gołych kafelkach. Także zbieramy się na jakiś szybki shopping. Jesteśmy, słuchajcie, w Obi na dziale z oświetleniem i zobaczcie, wszystkie lampy są pogaszone. Ach, to chyba jeżeli chodzi o taką oszczędność prądu, więc szacun, bo to jest chyba jedyny sklep, w którym wszystkie lampy są pogaszone, prawda? W innych sklepach nie jest pogaszone, tak jak tutaj. Okej, okay, i szukamy kinkietów. To są właśnie takie lampki, które nadawałyby się na lampkę nad lustro. I te mi się podobają, ale obawiam się, że ta oprawa jest zbyt duża i ta lampka nie zmieściłaby się nad lustrem, wiecie, suchaczyłaby o lustro. Więc jeżeli nie coś takiego, to może coś na wzór tego, co mamy teraz, tylko teraz mamy w takim, wiecie, starym wydaniu, ale w czarnym kolorze. Mamy czarne dodatki, czyli uchwyty są takie czarne, trochę diustralne. Zawsze mam problem, żeby to wymówić. Więc może taki klimat byłby fajny. Oglądamy najpierw tą. To jest ta, która mi jako pierwsza wpadła w oko. Pokaż ją tak do kamery. No, fajna jest. Czekaj. O, zobaczcie, widzicie? I ona jest... Możesz puścić tak, o? W sensie trzymaj, tylko chciałam sobie ją przekręcić, żeby było ją widać z boku, że nie jest taka płytka, więc no wystawałaby, wiesz, za szafkę trochę, że tu jest taki dystans. Możesz tak, bo wtedy lepiej widać w kamerze. Więc wydaje mi się, że byłoby ok, ale wiesz, co mnie martwi najbardziej? Ilość tych zakamarków i czyszczenie tej lampy. Widać, no, trzeba będzie wycierać na czarnym, widać. No, ale fajnie by wyglądała. Dobra, oglądamy jeszcze coś całkiem innego, ale też fajnego. Taka jest bardziej prosta, ale zobaczcie, tutaj już nie ma tylu zakamarków. Łatwe sprzątanie, łatwe czyszczenie. A powiedzmy, to się tak odchyla? No. O, czyli też można fajnie sobie wyregulować. Oj, nie zmieściłeś się w kadrze. Można sobie to fajnie wyregulować i to będzie ładnie wystawało też za szafkę, czyli oświetlało twarz, a nie szafkę. Tu też mamy duży wybór szafek i co mi się podoba, że wszystkie szafki są, wiecie, tak wystawione koło siebie, a nie rozłożone po tych boksach takich z gotowymi po prostu wzorami łazienek i tam trzeba szukać i oglądać, ale powiem Wam, że jakoś tutaj
nie ma nic jakiegoś coś ultra fajnego. Chociaż czekaj, patrz Michał, a może ta szóstka? Ale ona też wcale nie jest taka wąska. No, w środku ma fajnie, bo już półeczki to jest takie szkło, więc nie zniszczy się tak szybko jak ta nasza. Ale właśnie ona jest, zobaczcie, aha, i z boku też jest lustro. Mega to fajnie wygląda, ale jest dosyć szeroka. My teraz mamy, wiecie, dosyć płytką tą naszą szafkę z umywalką. Tak to już jest w małych łazienkach. No i boję się, że po prostu, wiecie, to będzie tutaj za głębokie. Nie wiem, jak będę mieć zęby, to będę uderzyć głową o szafkę. Ale chyba nic węższego już tutaj nie ma. Jesteśmy i powiem wam, że w Pepco nie ma żadnych fajnych organizerów. No, organizerów. Tak. Mieliśmy coś takiego, takie dwa pudełeczka. I to kosztowało ile? 12 zł? Tak, 12 zł. Za dwa. Za dwa, tak. Były różne rozmiary, wzięłam takie. Wiecie, chciałam coś bardziej głębszego, bo jak sobie powkładam takie wszystkie stojące rzeczy, typu, nie wiem, jakiś lakier do włosów i tego typu rzeczy, to jak otwieram tą szufladę, to wszystko się przewraca, a jak to będzie takie głębokie, to będzie się trzymało w kupie, mam taką nadzieję. W kupie siła. W kupie siła. I w końcu kupiłam sobie taką... uniwersalną przykrywkę. Chciałam powiedzieć doniczkę. Przykrywkę, ponieważ na tą dużą patelnię nie mamy, na tą mniejszą mamy, ale ta mniejsza ma 26, ta ma 28, a to jest coś takiego fajnego, uniwersalnego i to ma 24 do 28 cm, więc na no różne patelnie. Pokażę. No i tak, słuchajcie, więc najpierw zrobimy sobie kolację, a coś zjemy, bo już jest pół do dziewiątej i tak nam wleciał właściwie dzisiejszy dzień, jak widzicie, ale potem na sam koniec jeszcze wam pokażę tą łazienkę. Obiecuję, ale widzicie cały czas coś. Dobra, pokazuję naszą łazienkę po mojej metamorfozie, więc mamy tutaj nową szafkę. Szafka jest dużo większa, ponieważ ma 60 cm. Stara miała tak, że dół był chyba na 35, coś takiego, a umywalka była tylko 50, więc mam dużo więcej miejsca. I tym razem właśnie zdecydowałam się na kolor frontów takich, wiecie, ale drewnianych, dużo fajniej to wygląda, dużo bardziej mi się to podoba niż te białe fronty. Przy tych beżowych kafelkach, przy tych właśnie dodatkach wiklinowych, które też tutaj wcześniej były, to drewno też fajnie wygląda, ociepla. Mam w ogóle ostatnią fazę na takie drewno, dodatki drewniane, wiklinowe, zresztą jak wiecie. No i też dlatego padło na drewniane szafki. No i tak, na razie jest tutaj ta stara szafka z lustrem, no bo jak widzicie, dopiero szukamy, no i tą właśnie lampkę, która ma x lat, trzeba wymienić. No i patrzyliśmy właśnie, przed chwilą Michał mierzył, że tamta szafka niestety będzie za duża, za, wiecie, tutaj za gruba i za wysoka, ponieważ ta ma 60 chyba 6 albo 60 cm, a tamta aż 90 coś, więc doszłoby prawie pod sam sufit, gdyby miała wisieć od tej samej wysokości co ta. A w związku z tym, że tamta jest właśnie szersza, no to i tak odpada, a jakbyśmy ją zawiesili dużo niżej, to no nie wiem, nie dałoby się pochylić chyba nad umywalką i umyć sobie twarzy, byłoby ciężko. No więc ta część tak wygląda, tutaj tak mówię, te stare dodatki, ale teraz dużo lepiej się wpisują. Finalnie oczywiście będę kupować też nowe ręczniki, ale chyba zostawię te zielone dodatki, mam zielony, no, płyn na dozownik i na szczotkę do kibla. No i fajnie będą wyglądały, więc te zielone ręczniki zostają i dokupię sobie chyba właśnie nowe beżowe, czyli kolorystyka zostanie taka sama. No, tą baterię wam pokazywałam we wcześniejszym vlogu, więc też bardzo ładnie wygląda i ładnie się komponuje z tą wannową. No i postawiliśmy na takie czarne uchwyty, które też komponują się, wiecie, z tymi uchwytami na ręczniki. On tutaj to, więc wygląda jak komplet, więc bardzo mi się to spodobało, dlatego też wzięliśmy takie. W ogóle jeżeli chodzi o IKEA, to jest fajne to, że kupujecie szafkę, to możecie sobie dobrać uchwyty, jakie chcecie, w jakim chcecie kolorze, w jakim chcecie stylu, więc to jest super fajna opcja. Naprawdę bardzo fajnie wykonane w ogóle są te szafki łazienkowe. Macie wrażenie, jakby one były tak opryskane plastikiem, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, że to nie jest taka meblowa płyta, tylko taka naprawdę wydaje mi się, że bardzo odporna. No, więc tutaj tylko zostanie lampka, nowa szafka z lustrem, bo ta by mogła zostać, gdyby była cała lustrzana, ale widzicie, tutaj ta część jest taka biała na połysk, więc bardzo się gryzie, no i w ogóle jest mega zniszczona w ogóle w środku.
O, widzicie tutaj, w ogóle wszystko jest poniszczone, ona ma też x czasu, ale powiem Wam, że myślałam nad tym, żeby zrobić to lustro z dużego pokoju, jednak nie, jednak kosmetyki muszą być ładnie poukładane na półeczce i lubię wszystko widzieć, no i też jakby dużo fajniej się nagrywa, właśnie kładąc sobie aparat tutaj w szafce, no i wiecie, otwieram sobie szafkę i widzę, jakie mam kosmetyki i wszystko, więc jest mi dużo wygodniej. No i tutaj mamy tą szafkę, którą dzisiaj zamontowaliśmy do kompletu i ona jest chyba właśnie na 75 i już jest też mega wysoka. No i tamta, co dzisiaj Wam pokazywałam na zakupach, to ma 16, a ta ma 75, więc jak teraz tak patrzymy, to jest sporo za, no, za gruba. Tam na górę sobie dałam też ten spray, ten odświeżacz, który stał wcześniej na tej szafce właśnie z lustrem i się tak wchodziło na taki odświeżacz powietrza, więc teraz tak się ładnie tam po prostu schowa. No i tutaj w tej szafce poustawiałam sobie to tak, czyli przede wszystkim zniknęły z podłogi, które stały wciśnięte w kąt, żeby aż tak po prostu nie było ich widać, ale no jednak stały, wiecie, wszystko się kurzy, brudzi i och, znacie ten problem łazienkowy, więc jakieś płyny do prania, wybielacze, płyny do pukania, jakiś cif poukładałam. Tutaj zostało tak mało miejsca, dlatego no, że tutaj musiałam zrobić tą szafkę, tą półeczkę niżej, żeby wszystko się zmieściło, więc tutaj jakieś balsamiki, peeling do ciała, jakaś taka mini odżywka na razie, a tutaj wszystko to, co albo było w starej szafce na dole, albo stało na wannie. Chciałabym się też pozbyć właśnie tych takich wannowych wystawek, żeby wszystko było ładnie pochowane, więc wiecie, tutaj jakiś psi szampon, moje rzeczy do włosów, jakaś oliwka do ciała, jakieś pianki do golenia, jakieś takie rzeczy, których po prostu od tej strony coś, co używam najczęściej, aż do rzeczy, które używam na ostatnim miejscu, chociaż powiem Wam, że bardzo fajna, znaczy to jest w sumie żel do golenia z Isany, bardzo fajny, niedrogi, naprawdę spoko. Skóra, wiecie, nie jest taka podrażniona po goleniu. No i tak to właśnie wygląda. Tak wygląda nasza łazieneczka. No tutaj mam, wiecie, jakieś takie pierdoły typu suszarka, prostownica i takie rzeczy też, które używam raz na jakiś czas i szkoda mi miejsca w szufladzie. Chociaż powiem Wam, że dolną mam całą zapełnioną, a tutaj mam, zobaczcie, ile jeszcze miejsca. No i wszystko tak właśnie poustawiałam, dlatego potrzebna mi jest, potrzebne mi były te koszyczki, żeby sobie to wszystko ładnie poukładać. No i tak to wygląda. No, więc dajcie znać, czy Wam się podoba. Co myślicie o tym, że teraz nie ma białych mebli w tak małej łazience, tylko właśnie takie drewno podobne. Z jednej strony takie, wiecie, drewniane meble jakby optycznie zajmują więcej miejsca, ale i tak bardziej mi się podoba, chyba jest tak bardziej przytulnie i te białe po prostu już mi się znudziły. Dobra, kochani, kończę tego vloga. Jeszcze nic nawet nie zrzucałam i nie montowałam z tego dzisiejszego dnia, więc mam nadzieję, że ten film nie będzie miał, nie wiem, godziny. Ale powiem Wam, że jestem dzisiaj już tak zmęczona, jest 21 godzina i w ogóle cały dzień mnie tak szczypią oczy, nie wiem, czy jakaś alergia, czy o co chodzi, ale aż tak mrużę te oczy, albo może od tego wiatru gdzieś mnie tam przewiało. Chociaż nie, bo nie wychodziłam z domu, nim zaczęły mnie te oczy szczypać, więc nie wiem, oby nie znowu jakaś alergia na jakiś tłuszcz do rzęs, albo nie wiadomo na co. Dobra, kochani, kończę, więc trzymajcie się ciepło, czekam na wasze komentarze. Buziaki.